więc zaczynam od tego, że wyciskam sobie z tubek orzeszki farb, nieco więcej białej. I teraz kolory, których używam, to jest złota ochra. Złota ochra, która po roztarciu z bielą daje nam bardzo naturalny kolor ludzkiego ciała. Czerni żelazowa, również żelazowa czerwień, ultramaryna ciemna i biel tytanowa. Zabieram się do kopiowania pięknego, wspaniałego obrazu, bardzo dużego, tutaj ta kopia jest bardzo pomniejszona, który znajduje się w Dąbrówce Kościelnej. Obraz malowany przez profesora Leonarda Torwida w latach 50., o ile dobrze pamiętam, XX wieku, więc nowy, jest to nowa, piękna ikona. I zaczynam od tego, żeby rozrobić sobie kolory ciała. Więc najpierw najjaśniejszy taki puder biel rozrabiam po prostu tylko z ochrą złotą Rembrandta. Biel tytanowa z ochrą złotą Rembrandta. I otrzymuję bardzo jasny kolor, przypominający jasny puder, bardzo odpowiedni do koloru ludzkiego ciała. Teraz rozrabiam sobie kolor troszkę ciemniejszy i do tego dodaję odrobinę czerwieni żelazowej. Także to będzie kolor ciemniejszy i z dodatkiem czerwieni. Wyszedł za czerwony, trzeba dodać białego, bieli. I jeszcze raz ochry. I to jest kolor jakby takiego ciemniejszego trochę pudru. Natomiast kolejny kolor będzie już zdecydowanie ciemniejszy. Będzie już kolorem cienia. Więcej czerwieni. I odrobinę ultramaryny. Więc muszę jeszcze poprawić kolor. Tak, to już jest taki kolor szary, kolor cienia. I teraz jeszcze zrobimy kolor zupełnie ciemniejszy, nie dość, że dojdzie ultramaryna, to jeszcze odrobinę czerni żelazowej. Dodatkowo będzie nam potrzebny kolor bardziej różowy, czyli znów zaczynamy od jasno-żółtego. A tu będziemy dodawać w miarę potrzeby czerwień żelazową. I teraz staramy się nakładać najpierw na oczy.
wybieramy możliwie najlepszy pędzel. Cienki, delikatny. I najważniejsza sprawa to jest, to są oczy. Tutaj nie można się pomylić. Nakładamy dość jasny kolor na górną powiekę. Druga powieka jest zdecydowanie ciemniejsza. Ciemny kolor po bokach. Po bokach powieki. Tutaj rysunek zrobiony jest akwarelą. Jeżeli obrazek się nie uda, jeżeli coś będzie nie tak, to wtedy można bardzo prosto wszystko zetrzeć za pomocą benzyny i benzyna nie uszkodzi nam akwareli. Teraz, żeby rozetrzeć do miękkości granice tych kolorów, które nałożyłam, używam suchego, czystego pędzelka tuż po nałożeniu kolorów i po prostu to delikatnie rozcieram. Starając się cały czas nie przekroczyć granic tej akwareli, która tutaj jest zaznaczona linią. No już jest zupełnie miękko. Jeżeli za dużo wprowadziłam ciemnego koloru w partie jasne, to trzeba znów nanieść odrobinkę jasnego koloru. Tu, gdzie powieka jest rozjaśniona, czyli nad tęczówką najczęściej. I w olejnej farbie bardzo łatwo nam się kolory łączą ze sobą. Druga powieka jest zdecydowanie ciemniejsza. Wprost to nie w cieniu, to nie w mroku. Ja tutaj farbę rozcieńczam sobie benzyną bezzapachową. Nie używam terpentyny ze względu na zapach, który mnie drażni. Bardzo, bardzo to polecam. Znów rozcieram kolor nałożony na powiekę. Zmiękczam te granice czystym, suchym pędzelkiem. On w krótkim czasie przestanie być czysty i suchy i trzeba będzie wziąć nowy. Dobrze, teraz obszar pod brwiami. Po lewej stronie mamy nieduże przejaśnienie. Farba, którą przygotowałam, jest bardzo kryjąca, to znaczy jeżeli chcę zatrzeć linię akwareli, to nie mam z tym najmniejszych problemów w tym momencie, bo farba jest bardzo, bardzo kryjąca, gdyż jest przygotowana na bieli tytanowej. Biel cynkowa zupełnie się do tego nie nadaje. Tutaj przechodzimy do coraz ciemniejszej barwy, do cienia, głębokiego cienia. Nakładamy cień.
obrzych twarzy. I z nim bierzemy pędzelek, który mam nadzieję jeszcze jest dość suchy i zmiękczamy kolor. W tym momencie troszeczkę nam linia załamania górnej powieki, której jednak nie możemy stracić, nie możemy z tego rysunku stracić. Całość nam wyszła troszeczkę za jasna, chyba trzeba będzie poprawić. Zobaczymy. Pod łukiem krwiowym. Po drugiej stronie nie stosowany. I bok twarzy też ginie w kombolicie. I znów zmiękczamy, tutaj trochę dołożyłam cienia, także trzeba zmiękczanie zacząć nowa. Dobrze, teraz dolna powieka, którą malujemy bardzo podobnie, nakładamy kolory i staramy się zmiękczyć.